Siemanko wszystkim, w kolejnym odcinku będzie grane w Days Gone. Dobra, ja lecę wybić tą hordę. To jaki masz plan? Kurczę, ale... Muszę ich jakoś spowolnić, te sukiensyny tłoczą się, włażą na siebie nawzajem, więc jeśli znajdę jakieś ciasne miejsce między ciężarówkami, klinkami czy czymś, to przeciśnięcie się tamtędy trochę nie zajmie, a gdy się oddalę, wysadzisz ich w pistu. Dokładnie tak. Po kilku takich akcjach będzie po hordzie. I to twój plan? Zgadza się. To życzę szczęścia. Szczęście nie ma to nic do rzeczy. Dobra, ruszam. Widzę cię. W razie czego daj znać. Zrozumiano. Dobra, od czego tu się wziąć? Jest naprawdę ich... Jak tamta horda na fabryce będzie największa, to ta to nie wiem. Ta jest ogromna. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kurczę, no nie wiem, jak się wziąć za nich. Ja pierdzielę. Nie, te bomby to są głupie. One wybuchają same z siebie. Czemu tu nie chcę przejść? Patrzcie, co się dzieje. Puść ich z nieba! Widzę ich aż tutaj! Dokładnie taki miałem plan! Jestem!
Chodźcie! Jakie to uczucie, co? O nie. Nie mam czym rzucić. Tak jest. Morda, jest tuż za tobą. Ej, jaki tam jest za mną? Kurczę, mać. Ja się skupiłem, że nic nie gadam. Ale jest naprawdę ich tutaj wiele. Ale już jest garstka. Jakie to uczucie, co?
No, amunicja mi się skończyła. Ludziska. Chyba się uda. No kurczę. Jest naprawdę, jeśli ta największa horda jest dużo, dużo większa, to ja nie wiem, jak to poradzę. Ta jest naprawdę ciężka. O Boże. Ej, no nie ma... Sorry, to mi się pomartało. Muszę do motocykla pobiegnąć szybko. Sędzio, krójcie go. Ha? To mi powiedziałeś. Nie mam już tego. Szybko do motocykla. O Boże. Horda, jest tuż za tobą. Nie, jakie tam tuż za mną? Chyba zaczekaj. Dobra, wezmę sobie amunicję. Muszę odjechać kawałek. Końcówka, bierzemy, ubijemy. Jakie to uczucie, co? Tak jest, dawaj! Sakwa się przydała. O Boże. Ostatni? O Boże, no ludziska. Drodzy widzowie. Chyba udało się. Kurczę. Nie mogę w to uwierzyć. Udało ci się. Załatwiłeś całą hordę. Wszystko wystrzelałem. Dobrze miałem w sakwie, bo by było ciężko. O Boże. O Boże. Sara, jesteś tam? Sorry, że nic nie mówiłem, ale naprawdę nie było czasu. Odbiór. Tak, aż mi się joystick spłocił. Kurde. Naprawdę nie było czasu gadać. Chciałem skontaktować się z porucznik Whittaker, ale nie odpowiada. To jest chyba druga z największych hord chyba w grze. Będzie zachwycony. 100%. Pułapki podobno. Chcę poinformować go. Takie pułapki na... Tobie się udało. Zbliżeniowe, o. Jak mi się zbliżą, to wybuchną, będzie lepiej. Teraz gdzie ich nie mam. Robiłeś z nimi, co tylko chciałeś. Tak, robiłem. Hordy podgryzają co ci pięty? To naprawdę najlepszy motywator. Pułkownik ma rację. Czy da się wydać na mnie?
Na pewno się da, ale... Jak poszło? Przykro mi, poruczniku. Cholera. Nie działa? Przykro mi, bo... nie macie już roboty. Działa jak cholera. Szkoda, że się nie było. Daliśmy im popalić. Nabrać go chcieli. Dzisiaj świętujemy. W mesie oficerskiej. Tak jest. Ktoś tutaj dostanie awans. Idziesz z nami? A wiesz co, może potem wpadnę, bo muszę się czymś zająć. Jasne, rób swoje. To wszystko. Tylko niczego nie zniszczcie. Części z tych rzeczy nie da się zastąpić. O co chodzi? A gdzie jest pani porucznik? Kapralu Sanjo. Przepraszam, sir. W porządku, sir. Cały kluczowy personel badawczy został przeniesiony. Co? Gdzie? Bo ja muszę dostarczyć te rzeczy, o które poprosiła. Rozumiem. Miało... miejsce... Chodźcie ze mną. Aha, znowu coś. O, ale fajnie, że udało mu się to hordę. Niestety, mam rozkazy. Matt, nie możesz tego robić. Nie możesz mnie tu trzymać siłą. Spocznij. Chyba nic się nie... pan do Noego. Wejdź do Arki, ty i cały dom twój. Bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Matt, co ty wygadujesz? Bardzo mi przykro. Nie możesz, pułkowniku, czekaj! Hej! Jest dobrze. Chyba nic się z ucieczki. Nie uda się. Melduję, że mam to zamówione wyposażenie. Zapraszam. Chodź za mną. Jestem zajęta nowym projektem. Tym razem trudka. Bym chciał zareagować, Dikon. Musisz być bardzo ostrożny przy zbieraniu tego, inaczej może cię to zabić. Oczywiście. To samo cię stało. Dziękuję. Tak jest. Osiemdziesiąt też nie ma 100%. Mam nadzieję, że będzie. Dobra, coraz bliżej trzeciego punktu zaufania. Tam nowe bronie będą, chyba pewnie kupię jakąś. Kapitan Cory, odbiór. Słucham, kapitanie. Pułkownik chciał się z tobą widzieć. Znajdziesz go w jego komnatach na Arce. W jego komnatach? Jak będziesz szedł od głównego obozu, miniesz magazyny i trafisz na przejście, po lewej stronie. Okej, a wiesz czego... Nie, no wszedłem w misję niechcąco. No właśnie, stary. Nie dokończyliśmy rozmowę. Dom na dom. Rozmowy. Niezłe jaja, co? Ciekawe, co by zrobili, jakbym schrzanił. Wiesz, pewnie daliby ci zmniejszą grotę. Słyszałem. Wcale nie przyjęła tego lepiej niż ja. No, raczej nie. Trzeba ci czegoś? Nie, spoko. Albo wiesz co? Jest coś, co możesz mi załatwić. Słyszysz to? Niby co? Właśnie. Nic. Pułkownik jest średnio muzykalny, taka tam ciekawostka. Myślę, że to menonita czy coś. Oni nie tańczą. Czekaj, bo... Jaką? Znaczy, menonici lubią muzykę, tylko mają problem z tańcem. W sumie nie ważne. A, takie buty. Słuchaj, mam to gdzieś. Co mnie to? Chcę MP3. Słuchawek. No czegoś. Dźwięku. Mówisz sen? A jak ci się wydaje?
Okej. Dzięki. Fajna. Fajna misja będzie. Ale dobra. Kurczę, wszystkie... Zobaczmy. Hey, jesteś tam? Zgłoś się. Jeszcze posłuchajmy. Kapralu St. John, nie będę tolerować niesubordynacji. Szeregowy, próbuję pracować, wynocha. Przepraszam, panie, rozkazy pułkownika. Ma pani pilnować przez całą dobę. O, widzę. Poruczny. Bardzo przepraszam. Kontaktuję się, bo mam pytanie w sprawie pani formularza. Tak, kapralu? Na formularzu napisano, że mam zebrać szale. Tak, rośnie na podmokłych terenach. Proszę poszukać na północnym brzegu mokradeł klamat. Nie powinno być problemu. Mokradła klamat, rozumiem. A jak ze wszystkim? Pamiętajcie, kapralu, to silna trucizna. Najbardziej toksyczna roślina w Ameryce. Okej, będę uważał. Przy okazji, w okolicy są zainfekowane wrony, więc weź ze sobą coś, czym można spalić ich gniazda. Spalić gniazda, dobra. Zrozumiano. Wiecie, co? Jeszcze jedno. Drugi projekt, przy którym pracuję. Niedługo dowiem się więcej. Dziękuję, kapralu. Poruczniku i teker bez odbioru. Wiecie co, szkoda, że nie można tu kupywać właśnie tych materiałów na Mołotowa i wszystko, bo teraz... Do strzelby. No właśnie, muszę mówić... Przespalić te gniazda. Potrzebuję Mołotowów. Kurczę, nie mam nic. Jacie. Te wszystkie koktajlery, no tak, regeneracyjne. Wszystko wziąłem, apteczki sobie może chociaż zróbmy. Kurczę, będą się to uzbierać przed tą największą hordą. Mołotowa to nawet nie mam. Nic nie mam, nic, pucha jak. Więc do tej misji to na razie, a co to będzie? Nie, to z Garethem. A dla Sary to będzie misja tutaj. Dobra, to na razie sobie odpuszczę, bo muszę pozbierać sobie trochę tych pierdół. Tu mamy skóry, a tu do Garetha. Dobra, pójdę do sklepu, kupię co trzeba. No i zaczniemy w kolejnym odcinku. Dick, kapralu, cześć. Zatankujemy. A nie, mam pełne. Czyli tam nie straciłem się tamtej misji, nic. Ale amunicję to na pewno. Kapral dowodzący. Tu mam właśnie. Nie no, tego Tomigana to ja zostawiam na pewno. Nie biorę takich. Tu. A nie. A to jaką? Aha, dobra, to ja mam tą. Czyli ta jest lepsza. Taka strzelba to. Taka strzelba przy tych hord. To jest. Przy tych hordach to jest naprawdę lipa. Nie, to chyba już nic nie kupywał. Tu już mam takie. Chyba że tą wezmę sobie szybszą. Bo tamta przy hordach też jest taka. A weźmiemy sobie ją, wypróbujemy. To dopiero jest gnat. A czemu nie? Dobra. Podobne nawet. Prawie takie same. Serio. Dobra, amunicję jeszcze kupię i... Potrzebujesz czegoś? Ja to mam. A, lubisz wydawać. W sakwie trzeba uzupełnić. Proszę bardzo. Tłumniki. No tak, to ma sens. Sam bym to zrobił, gdybym miał kredyty, wie. O tak, warto ulepszyć sobie to ustrojstwo, co nie? Apteczka. No, i to mi się podoba. No, mogę wszystkie chyba kupić. Nie wszystkie nie, ale granaty, bo już... Kredyty cię gryzą w kieszeni. Wszystko co? Wyrzucałem wtedy. A, dzięki, tobie stanę się miliarderem, co? Kredytów to ja mam tutaj, że nie mam co kupywać. Też taka... Tyle kredytów, a... No nie ma co kupywać. No powinno być trochę takich modyfikacji na przykład. Do zobaczenia. Dobra. Na ten moment kończymy na Wyspie Magów i widzimy się w kolejnym odcinku przy kolejnej misji. Pamiętajcie, zostawcie suba. Do usłyszenia. Cześć.